Postaraj nie wkurzać się, a pomyśl, że ugościć dobrze musisz mnie. Sen dość krótki był, ale miał wiele zmył. Poszperać trzeba w nich, rozważać każdą treść. Rozpierdolę was i cześć. Rozpierdolę was i cześć. Patrzysz dal, a myślisz, co to jest. Musisz patrzeć, czuwać, zwiedzać, od podszewki rozpoznawać każdy mój gest, który tutaj jest. Który tutaj jest. Wśród nas, wielu z nas, wielu nie ma nas. To był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Tak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Budzisz się i patrzysz, patrzysz, nagle krzyczysz. Nie widać nic, kompletnie nic. Skąpany krzyż, złamany krzyż. Krzeczysz i wołasz, poczuję, że ciągnięte twoje nogi. To znak złowrogi, o mój Boże drogi. To nie wszystko, co można powiedzieć, o to chodzi, o to chodzi. To i tak łatwo, on nadchodzi. Słychać tylko szum powodzi, ciężką stopą zgniata poranną rosę bagiennych przestworzy. On ci otworzy umysł, pomyśl, przemyśl. Tak jest, znajdziesz się skąpany we śnie na dnie. Lecz na pewno nie szampana. Lecz na pewno nie szampana. To był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Tak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Posłuchaj mnie, nie słuchasz mnie, każdy mój test najważniejszy tutaj jest. Jak stoisz, klęczysz, przecież kurwa ślepisz moje ręce. Ja nie chcę nic już więcej, tylko patrz na te ręce. One przecież mówią do ciebie, ryją się z ciebie. Smażą frytki, kotlety i inne różne bzdety. Nawiązują do jadła, bo taka moc jest diabła. Bo taka moc jest diabła. A gęba śmieje się, śmieje i wyczuwa, co się dzieje. Różne miny są chwiejne, są rozmyte, rozmaite twarze, wyćmielonych wrażeń, kupę przepamań związanych z twą pogliwą jaźnią. Trzeba się z fasonem, poza tym do dupy przyczepionym ogonem. Pierwszą parą rogów i kopyt. Pierwszą parą rogów i kopyt. Co sprawia, że masz z nimi taki wielki kłopot? Czy to może być twój lęk na dźwięk i smród siarki i smoły? Gdy pojawiają się diabły, gdy pojawiają się z ciemnej dziury, najpierw czarne chmury, później pył, a potem smród. A potem tylko smród. To był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Tak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak wspomniałem, nie tak łatwo to wszystko opisać w dwóch zdaniach czy trzech. Nie wiem, może ty wiesz, haha, też nie. Bo kto to wie, no powiedz, kto to wie, kto to wie. On był tam na samą myśl, przechodzą mi dreszcze. Rezygnuję, nie wytrzymam tego, nie chcę. Czułem, czułem, miałem nawet z nim styczność. Lecz ma prośba jest taka, nie powracaj zbyt szybko. Na kolana ja nie będę padał, się wspaniał opowiadał. Ale powiem wam, że to jest na pewno sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Powiem, mam dowody na to, pozostało mi wspomnienie, które przelać warto za to. Powiem, mam dowody na to, pozostało mi wspomnienie, które przelać warto za to. To był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Tak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze, którego ja nie widziałem jeszcze. Jak powtarzam, to był sen o potędze.